Witajcie kochani, zapraszam Was w troszeczkę innego miejsca dzisiaj. Nagrywamy w innym miejscu, w mojej sypialni. Ja sobie pomyślałam, że skoro nagrywamy trudny temat, będziemy rozmawiać na trudny temat, no to słuchajcie, zmienię sobie miejsce, abym i ja miała może jakąś wenę twórczą, inną wenę i mogła powiedzieć Wam coś ciekawego. Więc jak już domyślacie się po tytule, będziemy rozmawiać na temat jak wybrać studia, jak wybrać dobre studia, takie studia, które dadzą nam pracę, z których będziemy zadowoleni i dzięki którym będziemy mogli ułożyć sobie fajnie życie. Więc zaczynamy od tego, że tak naprawdę to już w liceum, wybierając profil licealny, deklarujemy się, jakie przedmioty będziemy zdawać na maturze, na jakie studia pójdziemy i jak pokierujemy swoim życiem, a raczej w którym kierunku pokierujemy swoim życiem, właśnie wybierając już profil w liceum, czyli mamy do wybrania profil biologiczno-chemiczny, profil matematyczno-fizyczny, lingwistyczny z pewnością, humanistyczny, już słuchajcie, nie pamiętam jakie jeszcze mogą być te profile w liceach, ale jeszcze na pewno kilka jest. W każdym razie te cztery podstawowe już mówią nam, jak mniej więcej będzie wyglądało nasze życie, co mniej więcej będziemy studiować, no i jakie przedmioty oczywiście będziemy zdawać na maturze. Ale zdarza się też tak, że zdajemy, będąc na profilu na przykład matematyczno-fizycznym, zdajemy, słuchajcie, rozszerzony polski. Jasne, słuchajcie, są osoby, które czytają wiele książek, które mają piękną wenę twórczą, które naprawdę, naprawdę ładnie piszą, ładnie mówią i które mają po prostu pojęcie na ten temat, tak? Więc takie osoby mają, słuchajcie, już bramę troszeczkę większą, szerszą i większy wachlarz możliwości, jaki kierunek studiów później wybrać i na jakie studia pójść. Bo to, ile przedmiotów będziemy zdawać na maturze, wiąże się z tym, jakie kierunki studiów będziemy mogli wybrać po maturze. Naprawdę, im więcej, słuchajcie, przedmiotów na maturze, tym lepiej. Tym ten wachlarz jest naprawdę szeroki. Szeroki, słuchajcie, szerokie pole do popisu. Nie musimy określać się już wtedy, czy pójdziemy w kierunki takie typowo ścisłe. Możemy, słuchajcie, pójść na coś humanistycznego, jeżeli lubiliśmy to, jeżeli to w ogóle lubimy, jeżeli w tym się odnajdziemy. Tylko no, trzeba, słuchajcie, zdać takie przedmioty na maturze i trzeba zdać je dobrze. Więc tutaj odradzałabym to osobom, które faktycznie nie czują się dobrze w takich przedmiotach zupełnie innych, które odbiegają od profilu w liceum, no bo to się, słuchajcie, nie uda, to nie wypali i tutaj ta matura nie będzie z takim efektem zadowalającym, więc tutaj ograniczyłabym się tylko i wyłącznie do przedmiotów właśnie klasowych, typu właśnie matfiz, no to matematyka, fizyka rozszerzona, ewentualnie jeszcze język, bo zdarza się też tak, że są osoby, które bardzo dobrze znają jakiś język, no to tutaj można sobie wybrać, słuchajcie, język rozszerzony na maturze. To niewiele zmieni, ale ułatwi nam życie na studiach, chodzenie na język na studiach, bo to też jest i to też trzeba zaliczyć. A często okazuje się, zależy na jakiej uczelni oczywiście i jak to jest zorganizowane, jaki jest prowadzący, ale zdarza się tak, że to nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje, jeżeli na przykład nie znamy języka na tyle dobrze, bo na studiach to już jest, słuchajcie, troszkę inny poziom i jeżeli w liceum mamy taki średni ten język, średnią panią, która nam przekaże wiedzę i też nie bardzo nam się chce uczyć, to później na studiach możemy mieć mały problem z tym, ale to, słuchajcie, wszystko jest do zrobienia, wszystko jest do ogarnięcia i do nadrobienia, jeżeli tylko są oczywiście chęci. Ale to jest wiadome dla każdego, tak myślę. No i co? Mamy koniec roku szkolnego, tak? Już piszemy maturę, piszemy matematykę, fizykę, załóżmy język, no i oczywiście przedmioty podstawowe, czyli język polski, matematykę podstawową, no bo to też musimy zdać, bo nie możemy zdawać rozszerzone, jeżeli nie mamy podstawowe, jasne. No i oczywiście podstawowy język, no i właśnie do tego, tak jak mówiłam, rozszerzony język. No i już mamy zdaną maturę, załóżmy, że matura poszła nam świetnie, mamy 80%, 90% z matematyki, fizyki rozszerzonej, bo to jest głównym kluczem i sukcesem do dostania się właśnie na studia, na nasze wymarzone studia.
No i co? No i tutaj mamy matematykę, mamy fizykę, tak? No i jakie studia wybrać? No z pewnością będą to studia jakieś matematyczne, to będą to kierunki ścisłe, jakaś fizyka może, fizyka i astronomia, no jest naprawdę masa kierunków, które możemy sobie wybrać. No i oczywiście idziemy na te studia, tak? Studiujemy. Liczymy, słuchajcie, te zadania codziennie, liczymy, liczymy, matma, fiza, wiecie, całki pochodne i tak dalej, i tak dalej. Liczymy, no i słuchajcie, kończymy studia, mamy dyplom, no i co teraz? No i bardzo często po takich studiach, na takie studia też częściej idą właśnie mężczyźni, kobiety wybierają takie bardziej delikatne i kobiece kierunki, no i taki mężczyzna po takich studiach, słuchajcie, na 100% w większości przypadków nie będzie miał, słuchajcie, żadnego problemu, by znaleźć pracę, ponieważ po kierunkach ścisłych, głównie po politechnikach, tutaj nie mówię oczywiście o prywatnych uczelniach, tylko o państwowych, słuchajcie, pracodawcy takich ludzi pragną, naprawdę ludzi zdolnych, ludzi po takich studiach, to są osoby, które naprawdę będą miały świetną pracę, będą miały często lekką pracę, taką, w której się nie napracują, a zarobią, ale żeby takie kierunki studiować, no trzeba być, słuchajcie, naprawdę łebskim, bystrym i naprawdę ogarnić, słuchajcie, matmę w 100%, tam nie ma, słuchajcie, żadnych pomyłek. A więc naprawdę kierunki ścisłe dla chłopaków ja bardzo serdecznie polecam, bo nie znam, słuchajcie, jeszcze ani jednego przypadku, który po ukończeniu takich studiów właśnie na Politechnice miałby jakikolwiek problem ze znalezieniem pracy. Ci chłopcy, których ja znam, słuchajcie, naprawdę świetnie sobie radzą, poradzili sobie, pracują i są, słuchajcie, zadowoleni, zarabiają fajne pieniądze, także naprawdę można. Można, więc tutaj, jeżeli chodzi o facetów, którzy dobrze liczą, to naprawdę bardzo serdecznie zachęcam do kończenia właśnie fajnych studiów na Politechnice, studiów, które dadzą właśnie możliwości, więc tutaj z tym nie ma żadnego problemu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy na przykład facet jest humanistą. No i co wtedy, słuchajcie, jakie studia wybrać? No prawo, prawo, no super. Bycie prawnikiem, tak, kariera prawnicza, ekstra. Ale co, gdy nie mamy nikogo znajomego w rodzinie, kto załatwi nam aplikację? No tutaj, słuchajcie, zaczynają się schody i problemy, bo zrobienie aplikacji to nie jest taka prosta sprawa. Tutaj trzeba mieć jednak znajomości, by gdzieś tam się upchnąć i właśnie taką aplikację zrobić. Więc jeżeli mamy znajomych, znajomości i w rodzinie kogoś, no to słuchajcie, jak najbardziej idźmy na prawo, super. A jeżeli nie mamy znajomości, to co wtedy? No to wtedy co? Zakuwamy, jesteśmy najlepszymi studentami, pokazujemy co możemy, co umiemy, co potrafimy i wtedy aplikacja na pewno sama się znajdzie, bo osoby zdolne zawsze, zawsze jako pierwsze zasługują właśnie na rzeczy najlepsze, że tak powiem, czyli właśnie na zrobienie aplikacji. Także tutaj nie będzie na pewno z tym żadnego problemu. Dalej. Weźmy też na tapet na przykład kierunki biologiczno-chemiczne. No biologiczno-chemiczne, tutaj bardziej skłaniałabym się ku kobietom, ku dziewczynom właśnie, które wybierają gdzieś tam biologię, medycynę i kierunki pochodne, bo tutaj jakoś tak wiecie, bardziej pasuje, mężczyzna, biolog, oczywiście jasne, jest bardzo dużo takich mężczyzn, jeżeli ktoś to lubi, ktoś to kocha, no to pewnie, dlaczego miałby robić coś innego? No i biologiczno-chemiczne. No i słuchajcie, na przykład praca po biologii. No co może robić biolog? Najczęściej no to uczyć się w szkole. I jeżeli ktoś się, słuchajcie, nie odnajduje w roli nauczyciela, jeżeli ktoś nigdy nie marzył o byciu nauczycielem, no to tutaj może być problem, ponieważ po ukończeniu takich studiów okazuje się, a nawet już na praktykach w szkole, może okazać się, że to chyba jednak nie jest dla nas, że no właściwie chyba niekoniecznie chcemy uczyć w szkole. No i co my mamy zrobić? Słuchajcie, skończyliśmy studia, mamy dyplom, mamy możliwość pracy, a nie chcemy wykonywać swojego zawodu. No i tutaj właśnie chciałabym Was uprzedzić, po prostu wspomnieć i powiedzieć, że zanim wybierzemy kierunki biologiczne, właśnie głównie biologia czy jakaś przyroda,
to naprawdę musimy się, słuchajcie, zastanowić, czy my chcemy być nauczycielem, czy my po prostu chcemy być biologiem. Ale no, właściwie, no co biolog może robić? No, pracować w laboratorium, tak, ale taki biolog, który uczy się biologii takiej nauczycielskiej, no ciężko, ciężko. Tutaj raczej jakaś biologia bardziej specjalistyczna musiałaby być właśnie, pracować w laboratorium, czy też mikrobiologia. To tak, to są takie kierunki, po których fajnie znajdziemy pracę właśnie w laboratorium. Natomiast sama biologia, no naprawdę tutaj ja bym radziła się zastanowić, bo znam osoby, które, słuchajcie, po biologii, takiej nauczycielskiej biologii, nie mają pracy. I to jest smutne, bo to są osoby po studiach, osoby z dyplomem, które nie pracują w swoim zawodzie. I jeżeli chodzi o to, jaką mają pracę, czy są z niej zadowolone, nie. Nie są zadowolone i nie mają jakiejś, wiecie, ekstra pracy. Także tutaj radziłabym się, słuchajcie, zastanowić naprawdę bardzo mocno, jak my widzimy swoją przyszłość i co my chcielibyśmy robić faktycznie w tej przyszłości, żeby później, słuchajcie, nie było, że skończymy studia, a po studiach nie ma pracy. Bo, no wiecie, ktoś nas raczej utrzymywał nie będzie, więc sami musimy się utrzymać. Także warto tutaj wybierać takie studia, które umożliwią nam po prostu utrzymanie siebie. I ewentualnie, jeżeli to jest mężczyzna, no to rodzina, aczkolwiek kobiety też w dzisiejszych czasach są pracujące, więc raczej nie będzie z tym problemu. Tak. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Że jest taka też kwestia, powinnam właściwie wspomnieć o niej na samym początku, ale tego nie zrobiłam, więc powiem Wam to teraz, że nie każdy ma takie szczęście, że od małego czy też od liceum wie, co chciałby robić w życiu. Są osoby, które nawet będąc małymi osobami i jeżeli rodzice są wykształceni czy też pracują właśnie w takim zawodzie, to te małe dzieciaki, słuchajcie, wiedzą i mówią: ja będę inżynierem, będę budował domy. Tak małe dzieci często właśnie mówią, że będę budował domy. Oczywiście domów budował taki dzieciak nie będzie, tylko będzie tworzył projekty, super, bardzo fajna praca. No i właśnie niektóre osoby naprawdę już wiedzą od dziecka i idą w tym kierunku i są ukierunkowane i naprawdę mają takie poczucie i takie bezpieczeństwo swojej przyszłości, wiedzą, co chcą robić w życiu i jak to ich życie będzie wyglądało. Natomiast jest jeszcze druga część osób, takich osób, które nie wiedzą, co chcą robić w życiu, które szukają siebie nawet na studiach, słuchajcie, idą na studia, kończą drugi rok studiów i na przykład stwierdzają, że o cholera, to nie jest to, muszę zmienić studia, muszę wybrać drugi kierunek, bo trzeba, słuchajcie, zawsze działać, póki jest jeszcze czas, póki jesteśmy młodzi, póki mamy na to siłę, chęci, póki nie mamy, słuchajcie, swojej rodziny, bo to już jest, słuchajcie, lipa, już mamy rodzinę, to się raczej innymi rzeczami zajmujemy, niż, słuchajcie, studiowaniem pięciu kierunków w jednym czasie, bo na to nie ma czasu i to też nie jest ten czas. A więc, słuchajcie, póki jesteśmy młodzi, póki jesteśmy, wiecie, singlami, to, słuchajcie, starajmy się nabrać tego wszystkiego jak najwięcej, bo tych wszystkich papierów, tych wszystkich dyplomów nikt nigdy nam nie zabierze. Pamiętajmy o tym. Tego nikt nam nie zabierze, to my mamy, to my zrobiliśmy. I dążmy do tego, by tego, słuchajcie, było jak najwięcej. Przepraszam Was, ale sąsiadka chodzi po podwórku swoim i tak mnie troszeczkę rozproszyła. Więc bierzmy, słuchajcie, łapmy tego jak najwięcej, żeby słuchajcie, mieć możliwości, żeby naprawdę nie martwić się po prostu o swoją przyszłość, o swoją pracę, o rodzinę, bo to jest naprawdę kiepskie, kiedy jesteśmy ludźmi wykształconymi, a słuchajcie, nie mamy możliwości pracowania w zawodzie, tylko no, mamy jakąś tam, wiecie, byle jaką pracę na chwilę, czy pracę, żeby po prostu pracować. No naprawdę szkoda mi słuchać takich osób, które niestety się nie odnalazły, nie udało im się. Także naprawdę, kiedy tylko jeszcze możemy, uważajmy na to, patrzmy i naprawdę starajmy się, aby to nam było jak najlepiej, abyśmy my mieli później fajne życie, takie, z którego naprawdę będziemy zadowoleni, słuchajcie, w 100%. I co jeszcze? Jest jeszcze, słuchajcie, też taka możliwość, tak sobie teraz pomyślałam, że o tym Wam też powiem. Są różnego rodzaju szkoły policjalne, tak? Dobrze mówię?
bo szkoły dla dorosłych to chyba coś innego, ale szkoły policealne, typu na przykład technik usług kosmetycznych, technik masażysta, tak? Dobrze? Dobrze ja to nazywam? Mam nadzieję, że dobrze to nazywam. Więc jeżeli na przykład kończymy liceum, zdajemy maturę i chcemy na przykład troszkę więcej czasu na zastanowienie się, to zamiast, słuchajcie, siedzieć w domu i wiecie, zastanawiać się, co ja mogę studiować, co ja będę studiować, to słuchajcie, idźmy nawet do takiej szkoły. Taka szkoła da nam zawód, możemy chwilę popracować w zawodzie. Ja nie mówię, że się w tym odnajdziemy, że się nie odnajdziemy, ale słuchajcie, zróbmy coś, róbmy cokolwiek. Dyplomy są nam potrzebne. Nie mówię jakiekolwiek, bo dyplomy po prywatnych uczelniach to są trochę inne dyplomy. Właśnie zaraz Wam też o tym powiem. Ale róbmy, słuchajcie, jak najwięcej tylko możemy, bo to zawsze, zawsze nam się przyda. Tutaj będziemy mieć nawet zawód, słuchajcie, po takiej szkole policjalnej. Nawet bycie masażystą. Jeśli wiecie, iść od razu na fizjoterapię, to idźmy nawet do takiej szkoły. Sprawdźmy, czy odnajdujemy się w tym, czy lubimy masować, czy mamy siłę, by masować. Więc naprawdę jest wiele możliwości i to my, słuchajcie, decydujemy, jak to wszystko będzie wyglądało, co wybierzemy, jak wybierzemy. Także korzystajmy z tego, że mamy te możliwości, że to jest i słuchajcie, uczmy się jak najwięcej. Kolejną rzeczą właśnie są uczelnie prywatne. O państwowych już Wam mniej więcej powiedziałam, są uczelnie prywatne. Uczelnie prywatne polegają, słuchajcie, na tym, że płacimy, zdajemy, kończymy studia. Super, wszystko fajnie, tylko jak z pracą później? No, tutaj pracodawcy chyba troszeczkę inaczej patrzą na osoby właśnie z takim dyplomem. I to też jest oczywiście zależne, jaki to jest kierunek, jakie to są studia. I co chcemy później, słuchajcie, robić, bo jak wiemy, no na prywatnych uczelniach są troszeczkę inne kierunki, nie takie jak na państwowych, no części i większości właściwie nawet nie ma, więc jest łatwiej pewnie znaleźć pracę, w sensie, że nie, że się nie czepiają oczywiście, że to są takie dyplomy, ponieważ są to inne kierunki, ale jest to inny dyplom, inaczej postrzegany i naprawdę inaczej patrzą na takie dyplomy pracodawcy. Tacy, którym zależy na zdolnych pracownikach, takich, którzy, słuchajcie, naprawdę przez te 5 lat harowali, a nie studiowali, bo studiowali. Także raczej wybierajmy takie państwowe uczelnie, na które może i ciężej jest się dostać, może i trzeba się troszeczkę więcej pouczyć, ale jest to prywatna, widzicie, ale jest to państwowa uczelnia, której nikt nam nie daje, na której pracujemy sami, uczymy się sami i do wszystkiego dochodzimy sami, a nie płacimy, zdajemy, wiecie, płacimy, mamy i tak dalej, i tak dalej. Więc weźmy na to poprawkę. Chyba że faktycznie źle zdaliśmy maturę, a koniecznie chcemy iść na studia już teraz, no to jasne, to jest wybór każdego z nas, każdy z nas decyduje. Ja Wam tylko powiedziałam, co ja o tym myślę, jak ja to widzę, także mam nadzieję, że tutaj może komuś uda się skorzystać z mojej rady, mam nadzieję, że filmik będzie fajny i przyjazny. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o moim kolorze na ustach, bo jeszcze takiego koloru nigdy nie miałam. I ostatnio mam właśnie taką delikatną fazę na takie nudo-różowe kolory, nudo-różowo-brązowe kolory. Więc dajcie znać, co myślicie. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, buziaki, pa!